Cześć, dzisiaj powiem więcej o tabelach. Otwieramy notatnik. Otworzymy nasz szkielet dokumentu. Body. Zamykamy dokument. Tytuł. Manipulacja. Tabela. Pozdrawiamy karetkę. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi. Nagłówek, tabela i element, o który nam chodzi, to table. Angielsko oczywiście tabela. I o co chodzi w tej tabeli? No, zwykle elementy w HTML-u mamy jeden pod drugim, albo też są one koło siebie ustawione. W tym przypadku mamy dość specyficzną sytuację, w której chodzi o to, że mamy siatkę elementów. Klucze, w zasadzie kolumny, tak, są kolumny i rzędy. Więc zacznijmy od rzędu. I tak to jest w HTML. Rząd, czyli te R, jak rząd w kinie, ma więcej krzesełek. Tak? To jest jedno krzesełko. Drugie krzesełko. Trzecie krzesełko. Krzesełko, czyli w zasadzie komórka, to jest TD. Oczywiście można tu do różnych danych wykorzystać i możemy mieć wiele takich rzędów. Powiedzmy, że chcemy mieć tabelę piłkarzy i pozycji. Adam Kowalski, bramkarz. I ja taki wiersz skopiuję kilka razy. 2, 3. I chcemy mieć więcej piłkarzy. Na przykład Michał Nowak, obrońca WCG, Geffert, programista. Piłkarza się nie nadaje. I na przykład Jan. Nazwisko popularne. Wojciech. Kogo jeszcze nie mamy? Nie mamy pomocnika. Pomocnik. A jeszcze napastnika zróbmy. Na przykład jakiś Ricardo. Sanchez, o, popularne nazwisko w południowej Afryce i on będzie napastnik. Zapisujemy. UTF na pulpicie. Zapisz. I jedziemy, otwieramy. Jest nasza tabela. I co teraz? I przypuśćmy, że chcemy coś więcej zrobić, tak? Oczywiście możemy porównać imiona, nazwiska. Jest to w zasadzie czytelne, natomiast trochę nudne, trochę czarno-białe. Nie zwraca to uwagi na siebie, więc zacznijmy od dania ramki. Jak dać ramkę w tabeli? Ramki tak naprawdę dajemy osobnym komórkom. I chciałbym tu przy okazji wprowadzić znacznik style. Poprzednio korzystaliśmy z atrybutu style, tak? I natomiast jest taki atrybut jest bardzo ograniczony. Zobaczmy na przykładzie style, dajmy ramkę border 2 pixel solid red, czyli linia czerwona dwupikselowa. Mamy jedną komórkę, tak? I w tym momencie musielibyśmy to skopiować do każdej komóreczki. Niestety zajmuje to dużo znaków i trzeba dużo kopiować albo pisać. Więc ja zrobię to w inny sposób. Wykorzystam znacznik style. I tutaj piszemy element, w którym który chcemy, żeby wszystkie elementy w odpowiedni sposób się zachowały. Na przykład bierzemy wszystkie tabele i wszystkie elementy TD.
czyli wszystkie elementy TD, które są w tabelach, czyli to, no co nam chodzi. Na przykład border 5 pikseli, linia czarna. Zobaczmy efekt. O, widzicie? Mamy 5 pikseli. Natomiast no, ciągle nie jest to idealny wygląd. Być może chcielibyśmy, żeby była tylko jedna ramka. No, do tego służy styl, który możemy nadać w tabeli. I moglibyśmy stworzyć atrybut styl, ale nauczymy się nowej metody i w tabeli otwórzmy takie nawiasy i wpiszmy instrukcję. To będzie border collapse. O, widzimy, mamy teraz 5-pikselową rameczkę i nie musimy nigdzie odejmować, dodawać z boku, kombinować. Po prostu działa. Dajmy jeszcze wyrównanie. W tym przykładzie tak naprawdę możemy zrezygnować z tego table. Możemy wybrać wszystkie elementy TD po prostu. Dlaczego nie? Dlaczego tak się robi, powiem nieco więcej innym razem, kiedy będzie mowa o stylach. No, także jak widzicie, możemy tu dokładać kolejne regułki i mamy to w bardziej czytelnej formie niż w jednej linii. Oraz wyobraźcie sobie, że teraz musicie dać taki styl każdej komórce, prawda? No, byłoby ciężko. Ok, mamy tabelę. Chcielibyśmy też podpisać tabelę. Do tego służy taki znacznik caption. Caption, czyli znowu nagłówek, kolejny synonim do nagłówka, natomiast caption się w HTML odnosi do tabeli. I mamy na przykład ekstra klasa 2019. Zapisz. O. I mamy nagłówek ładnie od razu wyśrodkowany, ale chcemy ten nagłówek dać z dołu. Oczywiście regułka CSS, caption, site, bottom i jest z dołu. No, jedziemy dalej. Oczywiście mamy w tej chwili suche dane. Chcielibyśmy też troszkę to wyładnić i z góry na przykład dać takie nagłówki, tak, że to jest imię, to jest nazwisko, to jest pozycja i być może z lewej strony numerki. Więc może zróbmy to w następujący sposób. Jest taki nagłówek, znacznik nazywa się T-head, czyli głowa tabeli. I tu można również stworzyć wiersz. Zróbmy go i opiszemy, jakie mamy kolumny. Tym razem użyjemy TH Table Header, czyli jest to wewnętrzny header dla całej kolumny, a że dla kolumny, to parametr scope ustawimy na core. Jak będziemy taki nagłówek tworzyć dla rzędu, to scope ustawimy na row. Scope, czyli zasięg, czyli chodzi o po prostu o kolumnę. Imię zamykamy. Ja teraz skopiuję. Wklej. Jeszcze raz wklej. Troszkę sobie sformatujemy. Nie trzeba tego robić, ale kto chce, proszę bardzo. Nazwisko. I zobaczmy, nie? Też mamy taki rząd. Proszę bardzo. Różni się to tym, że jest troszkę pogłębione i wycentrowane domyślnie, ale wcale tak nie musi być.
Styl możemy sobie dodawać jaki tylko chcemy. Natomiast HTML domyślnie coś takiego robi, przez co ktoś, kto tylko nie zna CSS-a, a tylko chce udostępnić, może od razu korzystać z domyślnych styli. I okej, okay. Teraz zróbmy numerki. Więc zacznijmy od kolumny z numerkami. Będzie ona pierwsza. Ja tu wkleję jeszcze raz to, co mam. I numer. Tak. O, zobaczcie, wszystko się przesuwa. I tu też musimy dodać oczywiście numerek w każdej z kolumn. Niestety nie jest to tak automatyczne jak przy listach. Pokażę za pierwszym razem, że to działa. O, widzicie, numer i dla reszty przykładów skopiuję. Ale być może chcemy, żeby to był TH. Nie ma z tym żadnego problemu. Wtedy warto dać scope pro. Widzicie, czyli cały rząd jest jakby, albo inaczej, nagłówek dotyczy całego rzędu w tej chwili. Drugi, trzeci. Ekspat to nie musi być, jak nie chcecie, to nic nie zmienia. O, proszę bardzo. I jak nam się ładnie wszystko wyrównuje, tak? Także, no co, może jeszcze kolejne rzeczy pokażę. Mamy te nagłówki. Możemy też zrobić podsumowanie tabeli. Footer, stopka i nazywa się to table foot. Nie trzeba tego oczywiście robić. Tak samo jak table head i table foot elementy są opcjonalne. Ale zróbmy może najpierw zróbmy typowy wiersz. Ja skopiuję. Pokażę znowu coś ciekawego. Nie, oczywiście mamy taki wiersz. My tego numerku nie chcemy tutaj. To raz. Natomiast chcielibyśmy mieć na przykład podsumowanie, tak? Podsumowanie. I mamy 5 zawodników, więc na przykład 5 za. I mamy coś takiego. Natomiast jest tutaj jeden problem. Mianowicie, po pierwsze, nasz numer ma być krótki, więc podsumowanie psuje tą kolumnę, bo rozszerza. I to też głupio wygląda. Mamy tutaj puste elementy. Oczywiście moglibyśmy je usunąć, nie? I wtedy nie będzie ich widać, co jest jakimś postępem, ale może chcielibyśmy te dwie kolumny umieścić tutaj. I myślę, że jest to bardzo fajny przykład, żeby pokazać Wam, jak rozszerzyć kolumnę na więcej kolumn. Jakby. W tej chwili każda kolumna jest równa tyle, co kolumna z poprzedniego rzędu. Więc po pierwsze, tą pierwszą kolumnę zrobimy pustą. TD. Nie ma to znaczenia. O, jest pusta. No może zróbmy jednak TH, bo nie chcemy kolorowania, prawda? Jest. Już to podsumowanie się wsunęło tutaj. Natomiast chcielibyśmy, żeby to 5 zawodników zajmowało 2 kolumny. I jest taki magiczny atrybut, nazywa się Colspan, czyli rozstaw kolumn, dosłownie. Rozstaw, rozpięcie. Proszę bardzo.
mamy podsumowanie. Może też jednak chcemy się pozbyć tych ramek. Wykorzystajmy ten TH. O. Kropek tam. I jest. Można też robić coś podobnego na kilka wierszy. Na przykład ja stworzę dwóch kolejnych piłkarzy, a w zasadzie ich kopię. Kopiuję dwa rzędy. Ctrl V. Nie, mam dwóch piłkarzy. I teraz załóżmy, chcemy taką sytuację uzyskać, że no powiedzmy Jan Wójcik, tak? No ma dwie pozycje, jest i pomocnikiem, i napastnikiem. No to usuńmy te, może te dane z Ricardo Sancheza. Albo może inaczej, po prostu zostawmy go, ale powiedzmy, że obaj są napastnikami, tak? Więc tutaj w pierwszej kolumnie oczywiście piszemy, napiszmy napastnik. Napastnik. A w drugiej usuwamy, tak? I zobaczmy, co się stało. W tej chwili usunął tego napastnika, czy tam pomocnika. Znaczy zamieniłem, więc usunął pomocnika, ale chciałbym, żeby ta kolumna napastnik zajęła więcej. Więc do tego służy rowspan. Analogicznie do callspan. I możemy to tutaj zrobić. Row span 2. Jest, widzicie? Możemy to nawet rozszerzyć na pana tutaj, tego pierwszego Ricardo. I wtedy oczywiście możemy to usunąć stąd. Zobaczcie, usuwam. I tutaj ustalić row span na 3. I rozpiętość naszego rzędu równa się 3 normalne rzędy. Nie. I w ten sposób możemy dowolnie sobie modelować tabelę, tworzyć prostokąty. Powiem więcej, kiedyś w ten sposób się robiło strony internetowe. Była to w zasadzie najlepsza metoda na tworzenie układu strony. I no, na przykład tu był layout, tu był nagłówek strony, tu jakieś menu, także można dowolnie zamodelować, używając takiej siatki, stronę. Natomiast jest to niewygodne z wielu powodów. Jest to dosyć ograniczające i trudne przy zmianie, tak? Bo jeżeli na przykład chcielibyśmy przesunąć ten nagłówek, załóżmy, że tu mamy taką boczną stopkę, no to musimy wyjąć z każdego rzędu element, tak? I to już jest takie niezbyt ciekawe. No więc w tej chwili się po prostu używa divów, flexboxów, czy też gridów. Całkiem nowa sprawa. Natomiast jak najbardziej można dokładnie co do piksela, korzystając z tej metody, zrobić stronę. No i myślę, że to w sumie tyle, jeśli chodzi o tabele. Oczywiście możecie sobie je pokolorować. Na przykład ale to już pokazywałem wiele razy przy okazji elementów, na przykład jasno, szary. Także jak tam chcecie, kolor, na przykład niech ten caption ma kolor czerwony. To są te same regułki, co widzieliście. Jedna różnica jest, przypominam, że te elementy, tak, table, po prostu kopiuję tutaj, otwieram nawiasy klamrowe i tu mogę pisać jedna linka po drugiej. Mogę sobie ładnie oddzielić enterami, ładnie to wygląda. Mogę też pisać w ten sposób. Ale nie ma to żadnego znaczenia, więc lepiej pisać jedno po drugim, więc się bardzo łatwo czyta. No myślę, że to wszystko, co mam w planach, ja jeszcze tylko to wrzucę. Więc wchodzimy na GitHuba. Upload files. Pulpit.
Dzisiaj tylko jeden plik wrzucamy, więc będzie prosto. Tabelę otwórz. Proszę bardzo, załadowało się plik z tabelami. Komitujemy, zatwierdzamy. O, sprawdźmy. No jest nasz plik z tabelami. Zrobiło się. Tak, jest dokładnie, jakie linie dodaliśmy. Wszystkie. Otwórzmy w sobie ustawienia. Wchodzimy na link GitHub Pages. Tabele.html dopisujemy na końcu adresu. I proszę bardzo, nasza stronka jest w internecie. Wszystko działa, także no nic, zapraszam do następnego odcinka.